powiem bardzo często, no dziękujemy, panowie powrócą na tę salę jeszcze za kilkadziesiąt minut, wspólnie z całym zespołem pani Danuty Stankiewicz pożegnają nas, to znaczy właściwie tę uroczystą część otwarcia zakończą, a potem wszyscy pójdziemy na dół do Arkad Kubickiego. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w uroczystości otwarcia 18 już targów wydawców katolickich. Po raz trzeci odbywają się one tu w tym miejscu, czyli w Arkadach Kubickiego w Warszawie, w gościnnych bardzo wnętrzach Zamku Królewskiego. Moja obecność tutaj jest troszkę służbowa, nie zamierzam zabierać chleba kolegom, którzy zajmują się zawodowo otwieraniem i prowadzeniem takiej uroczystości. A dlaczego służbowo, to się wyjaśni za kilkanaście minut, kiedy wszystko będzie jasne, kto otrzymał w tym roku cenną statuetkę Feniksa. Tegoroczne targi to, proszę Państwa, prawie 140 wystawców z Polski i z zagranicy, także z Włoch, Hiszpanii, Niemiec czy Finlandii. Do ich dyspozycji Zamek Królewski był dostępny 1000 metrów kwadratowych powierzchni, z czego większa część po 700 metrów tu na dole w Arkadach Kubickiego, a reszta przed arkadami w tych dwóch takich namiotach, także tam też warto zajrzeć. Podczas w sumie 3 dni targów spotkania z autorami, z wydawcami, z tymi wszystkimi osobami, które dbają o to, żeby książki były jak najlepsze i żeby te targi były co roku jeszcze lepsze. Będą zespoły, będą też zespoły ewangelizacyjne, także przez te 3 dni będzie bardzo dużo się działo. Myślę, że warto polecić także innym, żeby jutro i pojutrze tutaj przybyli. W imieniu organizatora targów, czyli Stowarzyszenia Wydawców Katolickich oraz współorganizatora, jakim jest Zamek Królewski w Warszawie, mam zaszczyt powitać wszystkich przedstawicieli władz kościelnych i świeckich. Witam jego eminencję księdza kardynała Józefa.